Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik ponownie. Dzisiaj zapraszam na marcową premierę. Scena teatralna Trójki. Rozmowa z autorkami po emisji słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Agent wolności. Słuchowisko Anny Nasiłowskiej i Magdaleny Wleklik oparte na faktach z życia Yoshiko Umedy. Pamiętam. 12 grudnia, gdzieś już o 11 w południe, zaczynają się dziać w biurze regionu Przymokotowskiej w Warszawie dziwne rzeczy na łączach. Telefony działały gdzieś do 14. Dochodziły sygnały, lamenty, że wojska się ruszyły. 13 grudnia to dzień urodzin mojej żony. Wszyscy wypili. Tańczą w parach, ktoś leży pod stołem. Nikt nic nie wie. Nasz przyjaciel Tomasz Jastrun wpadł i krzyczał, że na ulicach transportery, wojsko, aresztowania. Ale ludzie jakby nie rozumieli. Chocholi taniec z wesela. Kręcą się jak zaczarowani. Tomek budzi mnie. To wygląda na pacyfikację. Zaczyna się inwazja sowiecka. Oprzytomniałem. Zdążający na niedzielne nabożeństwo natykali się na wiszące na słupach obwieszczenia podpisane przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, natychmiast nazwaną Wroną. Na ulicach opancerzone skoty. Śnieg. Na rogach ulic żołnierze w polowych mundurach grzeją się przy koksownikach. Ludzie chcieli rano posłuchać audycji satyrycznej Jacka Fedorowicza w trzecim programie radia. Radio nie odbiera. Zepsuło się? Może rachunek nieopłacony. Ale telewizor działa. W telewizji spikerzy w mundurach co jakiś czas na okrągło nadawane jest... Pracy. Przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnych podziałów. Atmosfera niekończących się konfliktów. Formularz wjazdowy. Data i miejsce urodzenia. Urodziłem się 16 września 1949 roku w Mobara, na Wyspie Honsiu. Obywatelstwo, jestem obywatelem Japonii, rezydującym w Polsce. Zaraz. W Polskę wszedłem tak wcześnie, tak głęboko. Jestem podwójny i to nie daje spokoju. Data wjazdu, którego dzisiaj mam... 15 marca 1982. Zostałem wyrzucony przez polskie władze. Deportowany. Cel podróży? Brak. Może jeden. Szybki powrót do Polski. Pana aktualnie wygląda kilka słów dla Kyoto. Jak się właściwie czujecie? Pan jest jeszcze Japończykiem czy Polakiem? Kim ja jestem? Jest to pytanie dość... denerwujące dla mnie, szczególnie w kontekście mojej społecznej działalności, szczególnie przez współtworzenie Solidarności. I w Polsce, i za granicą naprawdę ciężko pracowali, żeby Solidarność osiągnęła ten... żeby Polska uzyskała tę wolność i niepodległość. A teraz pozwólcie państwo, lot trwał bardzo długo, puchną mi stopy. Umieram z głodu i potrzebuję zadzwonić, porozmawiać z żoną. To co ona na to, jak sobie radzi? Taksówka na mnie czeka. Dzień dobry. Co pani tu robi? Mój mąż prowadzi taksówkę. Powiedział, że po pana jedzie, więc postanowiłam się z nim zabrać. To dobrze, naprawdę. Spotkać Polkę w Japonii. Porozmawiać po polsku, ale widzi pani, lot trwał bardzo długo. Bez serc, bez ducha, do szkieletów ludy. Młodości dodaj mi skrzydła. Niech nad martwym wzlecę światem w rajską dziedzinę u ludy. Czego pani chce? Pański ojciec, Ryoczu Umeda, był tłumaczem od Znała pani mojego ojca? Cóż za głupota.
Jest pani taka młoda? Widziałam pana, jak przyjechał pan z Wałęsą do Japonii. Ale też spotkałam pana kiedyś na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłam tam dziennikarstwo, zanim poznałam męża. Dużo ludzi zawsze się przy panu kręciło. Mówiono, że służba bezpieczeństwa intensywnie się panu przygląda. Dopięli swego, co? Usunęli pana? Proszę pani, proszę tak nie mówić. Jestem całkowicie pewien, że to nie potrwa długo. To niemożliwe. Chciałabym przeprowadzić z panem wywiad. Pisuję do prasy polonijnej. A nie dzisiaj. Jutro? W pańskim biurze? Nie wiem. Mogę mieć dużo spotkań. Mam tu sprawy. Rodzina czeka. A więc za tydzień? Przyjdę, kiedy pan będzie wolny. Dostosuję się. Wie pani, dlaczego znalazłem się w Polsce? Na łożu śmierci mój ojciec powiedział matce, że bardzo by chciał, żebym pojechał do Polski. Nauczył się języka i dokończył jego pracę jako tłumacz. W Japonii wola ojca musi być szanowana. Młodości, ty nad poziomy wylatuj, a okiem słońca ludzkości całe ogromy przeniknij z końca do końca. Umówimy się. Wywiad za Odę. Zgoda? Jasne. Wie pan, ja jednak tęsknię za Polską. Gdy tam byłam, od początku studiów chciałam wyjechać w świat. Bardzo mi dokuczało, że jesteśmy zamknięci. Po co się wie o świecie, gdy zna się tylko jeden, swój kraj? A teraz ten stan wojenny. W pierwszych dniach nie odstępowałam telewizora, ale tak niewiele informacji podawano. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Ja właściwie mam mało rodziny. Brat się nie odzywa. Jak pani ma na imię? Ania. Mój mąż nazywa się Toshiro Otowa. Konnichiwa. Czemu nie odpowiada? Nie wiem. Przyjdę do pana jutro. Proszę mi, pani wejdzie. Nie, to ja proszę pana do restauracji. Nie wypada, abym wchodziła. Ale to jest biuro, tu każdy może wejść. Ale pan tu mieszka. Oczywiście, to chodźmy do baru. Dodzwonił się pan do żony? Nie, to niemożliwe. Wie pani, że w pierwszych dniach wyłączono telefony? Kompletnie przecięto łączność. Jak ktoś chciał wezwać pogotowie, też nie wiem. No i jeszcze godzina policyjna. Czy widzi pani tego człowieka za nami? Gdzie? Czuję się znowu jak w Polsce. Proszę się obejrzeć tak dyskretnie. Nie odstępuje nas na krok. A to mój mąż. Czemu się tak czai? Może dołączy? Nie, on mnie tylko pilnuje. Nie chce przeszkadzać. I tak nie rozumie ani słowa po polsku. Proszę. Niech pani siada. O, dziękuję. Włączam nagranie. Tokio, 23 marca 1982 roku. Yoshiho Umeda opowiada o działaniu w opozycji w Polsce i stworzeniu Solidarności. Cofnijmy się jednak o wiele lat wstecz i zobaczmy, jak wyglądały jego pierwsze dni w Polsce. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że znalazł się pan w Polsce? W Japonii nie ma zwyczaju, żeby matka myślała o kilkunastoletnim synu. Ojej, czy da sobie radę, czy mu nie trzeba czegoś, czy mu się coś nie stanie, jak go spuszczę z oka. Jak ma dać sobie radę, to tak musi być. W końcu ma stać się mężczyzną. Z Japonii wiozłem w urnie część prochów mojego ojca. Całe szczęście celnicy po drodze nie zakwestionowali pakunku. Potem w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia prochów na cmentarzu Powązkowskim. Pamiętam, była piękna pogoda lipcowa. Zaprowadzono nas do tego baraku i to było właśnie lotnisko międzynarodowe na Okęciu w latach 60. Tam na mnie oczekiwał profesor Kotański, japonista. Jeden z ostatnich uczniów mojego ojca. Oczywiście mnie objął, wziął mój bagaż i zaprowadził do przystanku autobusowego. Wsiedliśmy do autobusu. Pamiętam zapach spalin. Intensywny, nowy, który gdzieś tam wlatywał ze szpar. Pamiętam wspaniałą zieleń, która buchała po obu stronach ulicy. I moim pierwszym
jedzeniem w Polsce był chleb z masłem i z pomidorami. Trochę cebulki jeszcze. To było coś wspaniałego. Nigdy nie jadłem przedtem takich pomidorów. Masło, cebulka, chleb. Takich rzeczy nie ma w Japonii. I to się pamięta, prawda? Przyzwyczajenia kulinarne kształtują się jednak bardzo wcześnie. W dzieciństwie. A moje ukształtowały się w Japonii. Na początku, po ślubie z Agnieszką, gdy już zamieszkaliśmy razem, robiła śniadania. Herbata, pomidorek, grzanki. Wytrzymałem 4 dni. I powiedziałem, jestem mężem, muszę mieć po japońsku. A więc musiał być ryż, zupa miso i coś do tego, na przykład jarzyny szybko przysmażone na patelni. Albo japońska jajecznica. Sos sojowy z cukrem i cebulka, do tego jajka, ale nie rozbełtane. Trochę taki omlet. Przyznam, że ja czasem strasznie się męczę z japońską kuchnią. Mamy z mężem pomysł, aby otworzyć polską restaurację. Schabowy i bigos to tutaj zupełna egzotyka. O, ciekawy pomysł. Ciekawy. Znalazł się pan w Polsce. Co się dzieje potem? Moje życie zaczęło się na dobre, gdy poznałem żonę. Ja studiowałem polonistykę, ona japonistykę. Kiedyś pamiętam, byliśmy razem w słynnym barze Kuchcik na Nowym Świecie w Warszawie. Wie pani, gdzie to jest? Nie, nie byłam tam. Ja nie jestem z Warszawy. Z Gdańska. A, z Gdańska. To jeszcze lepiej. No więc bar był niezbyt elegancki, ale mieli tam świetny tort serowy i w ogóle była mało napuszona atmosfera. Wchodziło się z ulicy, obsługa była szybka. Można było wpaść w towarzystwie i samotnie, bywali i studenci, i różne znane postacie. No więc my spotkaliśmy Jonasza Koftę. Co pani studiuje? Spytała Agnieszkę. Japonistykę. Wtedy on popatrzył na mnie i pokręcił głową, niby to z niedowierzaniem. Rozumiem zainteresowanie, ale żeby aż do tego stopnia? Tak, to samo spotyka mnie i mojego męża tutaj. Dziwią się, że ludzie z tak różnych światów mogą chcieć być razem. Pamiętam, że kiedy zacząłem się oficjalnie starać o Agnieszkę, moja mama, Hisayo, podarowała jej kimono i powiedziała, że może je mieć pod warunkiem, że nauczy się je prawidłowo składać. Agnieszka robi to bardzo dobrze, ale nie każda Japonka to potrafi. Jakie to miłe z pana strony. Prawdziwy Japończyk nigdy nie mówi o żonie albo mówi źle. Pochwalenie się żoną nie mieści się w głowie, to jest niedelikatne, bo żona to jakby część ja, japońskiego męża. Wydaje mi się, że jestem jednak prawdziwym japońskim mężem. Ciągle nie ma mnie w domu, dużo podróżuję służbowo, w domu nie opowiadam o pracy, w ogóle o tym nie rozmawiamy. A jeśli już coś sobie wymyślę, to tak musi być. Ale Agnieszka nie jest tradycyjną japońską żoną. Ciągle coś wymyśla. A to prowadzi zajęcia ze studentami, a to tłumaczy. Tak się w naszym życiu ułożyło, że ona zawodowo zajmuje się Japonią, a ja Polską. Japońska żona nie pracuje, dostaje od męża wszystkie pieniądze i w gruncie rzeczy pełni bardzo ważną funkcję, bo zarządza nimi. Bardzo wiele od niej zależy. Japoński styl życia ma swoje plusy i minusy. Lecz mam trochę żal, że mój mąż nie traktuje mojej pracy poważnie. Dla niego dziennikarstwo to hobby. Wszystko się ułoży. Zobaczy pani. Japońsko-polskie małżeństwa nie są łatwe, ale trwałe. Jak to możliwe, że się tak dobrze dobraliście? Myślę, że w końcu Agnieszka wybrała mnie z takiego powodu, że ona miała bardzo silną astmę. Ci europejscy panowie, zdarza się, bardzo intensywnie pachną, co wywoływało u niej straszne ataki duszności. A ponieważ Azjaci nie mają tylu gruczołów potowych, to ja miałem szansę. Bo się okazało, że tylko na mnie nie miała uczulenia. Skończmy na dzisiaj. Ale przecież my nawet nie zaczęliśmy. Bardzo mi przykro. A pamięta pani, co obiecała za wywiad? Patrz na dół, kiedy wieczna mgła zaciemia obszar gnuśności zalany odmętem, to ziemia. Patrz, jak nad jej wody trupie wzbił się jakiś płaz w skorupie.
dobry. Co pani tam potrzebuje jeszcze do tego wywiadu? Co pan robił w Polsce przed Solidarnością? Ale na początek może mówił pan, że kończył pan polonistykę. Tak, ale nie skończyłem. No po co miałem studiować? Widziałem, że do mojego teścia co sobotę przychodzą znakomici panowie, jak Paweł Hertz i Henryk Krzeczkowski, i dyskutują nad różnymi sprawami literackimi na takim poziomie, że żadne seminarium na polonistyce się nie umywa. Zaraz, zaraz, wyjmę tylko magnetofon. A gdzie pani mąż? Czeka w restauracji. Odpowiadając na pani pytanie... Na początku lat 70. związałem się z japońską firmą handlową, która prowadziła w Polsce spore inwestycje przemysłowe. A jak to się stało, że zaczął pan walczyć o Polskę? Najpierw Polska zawalczyła o mnie, a potem jakoś tak samo poszło. Jak to się zaczęło? Chyba 7 lat temu. 1975 to był dla mnie pamiętny rok. Mianowicie w tym roku odbywał się zjazd PZPR w Pałacu Kultury. Przyjechało mnóstwo dziennikarzy, z Japonii również. Oczywiście zwrócili się do mnie o pomoc i jeden z tych dziennikarzy poprosił mnie, żebym asystował, bo operator, który miał przyjechać, nie mógł i jest przepustka. Myślałem, że jest to przepustka bezimienna, ale okazała się być imienną, wystawioną na kogoś innego. I wówczas na sali kongresowej był obecny sam Breżniew. I to było ważne, że zaszczycił zjazd polskiej bratniej partii swoją obecnością. I władze dostawały kota. W pewnym momencie w kuluarach ktoś mnie woła. Co tu robisz? Tak, tak, właśnie jeden taki mnie rozpoznał i musiał dać znać, komu trzeba. No i natychmiast ubecja mnie zwinęła. Aresztowano pana? Zatrzymano. To był mój pierwszy raz za kratami. Oczywiście w Pałacu Mostowskich, a to jest znane miejsce w Warszawie. Rozpoczęto bardzo ostre przesłuchania mojej skromnej osoby, ale wówczas wymyśliłem pewną strategię. Przede wszystkim na samym początku, kiedy mnie zaproszono do pokoju przesłuchań, wprowadzono, usiadłem na fotelu, na którym miał siedzieć oficer. Udawałem, że jestem gościem i zająłem normalnie to miejsce, a ten oficerek nie wiedział, co ma robić. Zbaraniał chyba. Mógł powiedzieć, to jest moje miejsce, niech pan usiądzie tutaj, ale nie wiadomo, dlaczego tego nie zrobił. Usiadł na miejscu przesłuchiwanego. Zacząłem robić awanturę, dlaczego jestem zamknięty i tak dalej, że to jest straszne naruszenie mojej wolności. A zna pani taki dowcip, czym się różni Polska od Japonii? Nie, czym? Japonia to jest kraj kwitnącej wiśni, a Polska kraj kwitnącej lipy. Niezbyt pochlebny dla nas ten dowcip. Jak się potrafimy śmiać, to jest dobrze. O, jest i pani mąż. Konnichiwa. Konnichiwa. Widzi pani? Odpowiedział. Ceni pana za wszystko, co pan robi dla wolności. Może do nas dołączy. Zostawmy tak, jak jest. Przecież nie będzie pan mówił w dwóch językach naraz. No i tego dnia po raz pierwszy przenocowałem w piwnicy w Pałacu Mostowskich. Współwięźniowie mnie pytali, a ty za co? Ja im na to za zjazd. A tu salwa śmiechu. Jak już było wiadomo, że byłem polityczny, to dali mi dobre miejsce do spania, czyli w rogu, daleko od ubikacji, a ja odwdzięczyłem się, rozdając im papierosy i tak dalej. Podczas przesłuchań mówiłem takie fantastyczne rzeczy, że mogę nie mieć wyrzutów sumienia co do treści zeznań w Pałacu Mostowskich. W momencie, kiedy mnie wypuszczono, to były chyba urodziny mojej żony, kupiłem kwiaty. Czemu pan przerwał? Proszę kontynuować. Dziękuję. W 76 roku premier Piotr Jaroszewicz zapowiedział drastyczne podwyżki cen żywności. Wywołało to falę strajków w wielu zakładach w całej Polsce. Tłum splądrował budynek Komitetu Wojewódzkiego, jedynej słusznej partii. Wyrzucano z bufetu puszki z szynką, przewracano sprzęty, a potem go podpalono. Uczestników zajść przeganiano przez ścieżkę zdrowia. Był to kordon milicjantów bijących pałkami.
Ludzie w kraju i za granicą zdawali sobie sprawę, że to nie były zwykłe zamieszki. Na pewno. W tym samym roku, we wrześniu, powstał Komitet Obrony Robotników, w skrócie KOR. Jego członkowie ujawniali swoje imię i nazwisko, adres, telefon. Byłem pod wielkim wrażeniem, że ludzie, wśród których byli moi znajomi, mieli na tyle odwagi. Wydawali oświadczenia protestujące przeciwko represjom, wysyłali swoich obserwatorów na procesy sądowe, udzielali zapomóg, uruchomili szeroką akcję informacyjną. Jawnemu komitetowi towarzyszyła rozrastająca się tajna struktura zajmująca się zbieraniem informacji, drukiem i kolportażem oświadczeń, ulotek, pism, a wkrótce także książek. Myśmy wtedy naprawdę mieli wrażenie, że tym stukaniem w klawisze pukamy do bram historii. Czy to prawda, że japońskie kalki są najbardziej wytrzymałe wśród wszystkich dostępnych na świecie kalek i KOR z nich korzystał? I tak oto japońska myśl techniczna pracowała dla wolności Polski. Japońska technika i japoński obywatel. Tak. Wciąż pamiętam taką scenę, jak przepisuję na swojej maszynie przez kalkę komunikat KOR-u. Jak ja się męczyłem z tymi polskimi wyrazami. Ponieważ byłem jednak cudzoziemcem, musiałem ograniczyć kontakty z pierwszym garniturem KOR-u, bo to byli zacenni ludzie, żeby z powodu mojej osoby byli oskarżeni o szpiegostwo. W zamian za dostawę kalki dostałem wszystko, co było drukowane przez strukturę KOR i nową, czyli niezależną oficynę wydawniczą. Również przez moją osobę te druki szły do różnych środowisk, głównie do inteligencji oraz do literatów polskich, no i książki. Znaczy, ja byłem jednym z kanałów dystrybucji. Te wszystkie wydarzenia poprzedziły powstanie niezależnych związków zawodowych w wyniku fali strajków w sierpniu 1980 roku. Wie pan, ja jestem z Gdańska, ale do końca nie rozumiem, co się właściwie stało. W 1980 roku byłam już w Japonii. 23 sierpnia? Kiedy przy bramie Stoczni Gdańskiej zostało rozwieszonych 21 postulatów z Gdyni, do Warszawy jechał mój przyjaciel, Marek Lipiński. Wysiadł w Gdańsku i przepisał świeżo rozwieszoną tablicę i z tym, że przepisał, nie wiem dlaczego, 20 postulatów, a nie 21. I te 20 bez jednego postulatów oddałem chyba Witkowi Łuczywo. Tego samego dnia mogliśmy usłyszeć te 21 postulatów w postaci 20 postulatów w Radiu Wolna Europa. I tak te postulaty zostały rozpowszechnione, a przeszły przez moją rękę. Widzi pani, jak się rozgadałem. Cieszę się, że dla pana to nie jest strata czasu. Widziałam, jak w 80 roku szybko rosło zainteresowanie fenomenem Solidarności w Japonii. Często mnie, jako Polkę, o to pytano. Solidarność jako ruch to był cud. Bo najtrudniejsze było, że żeby inteligencja i robotnicy działali razem. W Polsce nikt tego tak wprost nie przyzna, że istnieją tu jakieś różnice i osobne środowiska czy klasy, ale ja jako Japończyk patrzyłem na to wszystko trochę z zewnątrz i tę osobność bardzo mocno odczuwałem. Czy Japończycy szukali kontaktu przez pana? Wielu, tak. Na przykład profesor z Uniwersytetu Waseda, specjalista od prawa pracy, nazywał się Ishin Sagawa. Przebywał w Polsce 2 tygodnie i dowiadywał się, co się dzieje w Solidarności. I Wałęsa mówił, że chce zrobić z Polski drugą Japonię. Gdzieś w okolicach października 80 roku miałem delegację z ramienia tej mojej firmy handlowej i przy okazji odwiedziłem siedzibę Solidarności w Gdańsku. Po raz pierwszy spotkałem tam Lecha Wałęsę. Ale to opowieść na następny wywiad. Przynoszą nam obiad. Proszę poprosić męża do naszego stołu. Albo nie. Sam go poproszę. Moment, mam. Przyszła mnie w porę? Mam bardzo dużo pracy. Związki zawodowe włączyły się w działania. Jest pełno roboty. Będziemy wydawać biuletyn, są pieniądze.
Ale pieniądze są jak sos sojowy. W Japonii jest go aż w nadmiarze, a w Polsce sos sojowy jest czasem nieosiągalny. A czasami jest. No i to jest zwyczajne. Z pieniędzmi jest tak samo. Masa kłopotów, mówię pani, masa. Zejdziemy do restauracji? Mhm. Jaki on jest? Kto? Wałęsa. Kiedy go poznawałem, wiedziałem niewiele, że to działacz robotnika, który ma 5 dzieci i coś o nim słyszałem, że bardzo sprytny i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie był taki obraz Wałęsy. A gdzie pani mąż? Nie przyszedł. Dlaczego? Powiedział, wy Polacy powinniście sobie pogadać w spokoju. My Polacy? W Polsce mówią, że jestem Japończykiem, a tu proszę, Japończycy mówią, że przesiąkłem Polską. Że nawet wady polskie przejąłem. Pijaństwo, obżeranie się, palenie. Brat łata. Ale może dzięki temu wszystkich znam. Ze wszystkimi jestem zaprzyjaźniony. Niech pan opowie o spotkaniu z Wałęsą. Podczas pierwszego spotkania zapytałem, co dalej z działalnością międzynarodową związku, a przede wszystkim, co to znaczy, że chce zrobić z Polski drugą Japonię. Na to Wałęsa odpowiedział, że bardzo go interesuje Japonia i chciałby tam pojechać. I zarządził. To ty zorganizuj. Bo to było dla niego typowe, że on kazał coś zrobić. I chyba wzbudziłem zaufanie Wałęsy. Może usiądźmy przy tym samym stoliku. Tak, dobrze. Ponieważ skład delegacji do Japonii mieli stanowić związkowcy, czyli robotnicy, a różnica międzykulturowa może okazać się szokująca, jak również może ujemnie wpłynąć, zaciążyć, zaważyć nad wizerunkiem Solidarności w Japonii. W związku z tym postanowiliśmy zrobić cykl szkoleń dla członków delegacji Solidarności do Japonii. I tak jakoś w marcu rozpoczęliśmy cykl szkoleń. I nominowani do wyjazdu działacze, chyba wszyscy, zebrali się i tam właśnie ja oraz moja żona mówiliśmy o Japonii. Tam też... jak wygląda japoński dom, jak się zachować, jacy są Japończycy, jak się kłaniać, jakie jest jedzenie i jak to zawsze trzeba mieć czyste skarpetki, bo buty się zdejmuje i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, uczyłem ich, jak używać pałeczki i pamiętam, że Władek Frasyniuk i Zbyszek Bujak w ciągu 5 minut nauczyli się. A Wałęsa? Wałęsy nie było. Japońscy związkowcy najpierw zaproponowali nam podróż przez Moskwę. Na to Geremek złapał się za głowę, no i natychmiast napisałem teleksem, chyba że przez Moskwę w ogóle nie wchodzi w grę, że za wielkie ryzyko. No i wtedy japońscy związkowcy pojęli, o co chodzi. Jeśli chodzi o ochronę delegacji, wiem, że zmobilizowano około 2000 policjantów na cały okres wizyty, bo rozmawiałem potem z policjantem, jaka to była wielka operacja i to była akcja porównywalna do przyjazdu prezydenta Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Tak, to pamiętam to. Ja stałam tam w tej armii dziennikarzy, ale nie udało mi się nawet zadać pytania. I na lotnisku była pierwsza konferencja prasowa, po czym pojechaliśmy do Imperial Hotel w centrum Tokio, gdzie jedno skrzydło było zarezerwowane dla nas. Wałęsa dostał apartament i podobno na górnym i na dolnym piętrze nikt nie mieszkał. Każdy dostał swój pokój, no i specjalną ochronę. I ci wszyscy byli chyba karatekami i judokami z wieloma danami, bo wyglądali rzeczywiście bardzo, bardzo imponująco. Pod marynarkami mieli pistolety i inny sprzęt do obrony gościa. Ja mówię poważnie. Mówię poważnie. Byliśmy bardzo zmęczeni. To była pierwsza dekada maja. Różnica czasu i dość ciepło. Wieczorem mieliśmy tak zwany wiec związkowy, powitalny. Przyjechało mnóstwo związkowców. Skandowali na cześć Wałęsy, a Wałęsa zrobił żart japońskim działaczom związkowym. Ponieważ cała delegacja była bez krawatów, gdyż jako związkowcy ubrani byli schludnie, ale luźno. I w pewnym momencie Wałęsa podszedł do Tomizuka, sekretarza generalnego, i wziął krawat i poprosił nożyczki, żeby obciąć.
Bo jak jest związkowcem, to jest robotnikiem i powinien wyglądać jak robotnik. O, to numer. To się musiało związkowcom podobać. A, i to jak? No, ale nie tym, co mieli bardzo eleganckie, cenne, jedwabne krawaty. W Japonii nawet Tadeusz Mazowiecki prezentował się bez krawata. Bo my z rewolucji. Taka aura. I Wałęsa był bardzo błyskotliwy w odpowiedziach na każde pytanie z sali, pamiętam. Czuł, że tak powiem, czuł wspaniale ten tłum. Kilka jego powiedzeń w Japonii jest powtarzanych, na przykład o socjalizmie, że jeżeli na butelce z zawartością jest napisane szampan, to wcale nie znaczy, że to jest szampan. No tak. Zaczęto mówić nawet o Wałęsa Fever w Japonii i w gazetach zaczęto rozpisywać wypowiedzi Wałęsy, że Wałęsa o takim fenomenie powiedział tak i tak. Dlaczego Solidarność wybrała akurat Japonię na pierwszy wyjazd czysto związkowy? No bo ja już działałem, były te kontakty i to był wówczas najbardziej bezpieczny kierunek. Japonia dla Solidarności wydawała się być na tyle neutralna, a jednocześnie, no cóż, wypowiedź Lecha Wałęsy w czasie strajku sierpniowego, że chce zrobić w Polsce drugą Japonię, mogła usprawiedliwić ten wyjazd. I w Japonii miało miejsce spotkanie z parlamentarzystami wyższej i niższej izby, ale rząd nie brał udziału. Nie kontaktował się z delegacją. To są takie dyplomatyczne subtelności, które zawsze trzeba szanować, bo one mają swoje znaczenie. Tak, tak, jasna sprawa. W programie pobytu w Japonii była również podróż na zachód Japonii, czyli wyjazd do Kioto, dawnej stolicy Japonii, gdzie między innymi zostaliśmy zaproszeni przez prezesa Matsushita, prezesa Panasonic, i byliśmy w fabryce telewizorów. Wszystko robiono ręcznie i Wałęsa widział właśnie te dziesiątki kobiet, które nic tylko wsadzały te półprzewodniki, elementy do płyt stanowiące później część telewizora. Obserwował to bardzo, bardzo długo. Podszedł do jednej i popatrzył na nią i na jej twarz. A ona nic, tylko robiła swoje. Nawet nie reagowała. Więc złapał się za głowę i powiedział: wiecie co? Ja już nie chcę robić drugiej Japonii. Tak pracują, tak eksploatujecie tych robotników. One działają jak roboty. Dał w reprymendę prezesowi Panasonica? Pozostał pewien niesmak. Wałęsa mówi: wyrzućcie zegarki. Patrzę na niego. Co? Zegarki? To w Japonii nie przejdzie. Oni wszyscy mają zegarki tak po $1000 najmniej. Nie jakieś sowieckie cebule, jak my, Polacy. A pamięta pan jeszcze jakąś sytuację? Było ich wiele. Po powrocie do Kioto zostaliśmy zaproszeni do najlepszej restauracji tradycyjnej kuchni japońskiej z gejszami, gdzie bardzo przydało się szkolenie, które robiliśmy w Polsce. Ci, którzy brali te lekcje, wzięli pałeczki, jedli te surowe ryby i nie było żadnych nienaturalności przy jedzeniu. Natomiast z Wałęsą był kłopot. Najpierw w ogóle nie mógł używać pałeczek. Próbował, ale potem zrezygnował. Potem, jak przyniesiono ryż, to Wałęsa kazał przynieść śmietanę i cukier. Och, dla Japończyka to przecież barbarzyństwo. No, tak, ale cóż, jak główny gość każe, to muszą znaleźć. Śmietanę przyniesiono po pół godzinie, bo było trudno znaleźć. Cukier był. Wałęsa to zjadł, wszystko było w porządku. Na tym przyjęciu z gejszami Wałęsa był bardzo szczęśliwy, że obok siebie ma trzy piękne gejsze. No, ale wcześniej mówiłem, że gejsze to nie są te gejsze, o których mówi się w Polsce, tylko to są artystki. I niecne propozycje są nie na miejscu. Wałęsa nie wiem, czy pił sake, ale nalewali mu sake. No i bardzo przepiękne chwile spędziliśmy w tej restauracji i wróciliśmy do hotelu chyba gdzieś koło 10. Ja poszedłem od razu spać. Ale właśnie gdzieś koło 3 nad ranem ktoś wali do drzwi. Mocno. Ja otwieram, a tu japońscy związkowcy mówią: panie Umeda, stała się rzecz straszna. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że Jan Paweł II został postrzelony. Natychmiast poszedłem do Wałęsy. Był tam Mazowiecki. Bujak zaraz przyszedł. Pamiętam, że wszyscy płakali.
Już nie poszliśmy spać. Przede wszystkim Wałęsa zażądał mszy. Zaaranżowano mszę w katedrze katolickiej w Kioto, bo taka też tam jest, poza niezliczonymi świątyniami buddyjskimi i Shinto, z których słynie to miasto. A po mszy okazało się, że przed katedrą jest czarny tłum dziennikarzy. Czarny tłum. Pani Potrykus, działaczka z Koszalina, zaczęła bić parasolem tych dziennikarzy, bo to... I to było coś strasznego. Co się działo później? Zostałem w Japonii i zacząłem pracować nad utworzeniem struktury popierającej Solidarność w Japonii i dla skonsumowania tych materialnych i moralnych zobowiązań japońskich związkowców, jakie padły podczas naszej wizyty. Wróciłem do Polski gdzieś po 2 miesiącach. Wałęsa proponował, żebym przyjechał do Gdańska, zamieszkał tam i pracował, czyli poprowadził biuro zagraniczne Solidarności, ale ja wolałem zostać w Warszawie. Dostałem wczoraj list od żony. Świetnie. A co pisze? Nie wszystko mogę pani powtórzyć. My nie komentujemy polityki. Zresztą co tu komentować. Skończy się to kiedyś. Zobaczy pani. Niedługo. Na razie moja żona urządza dla nas dom. Właśnie robi remont w Warszawie. A jak się pan czuje na emigracji? Na emigracji? Pani nazywa mnie emigrantem. To właściwie zaszczyt jest. Zostałem wyrzucony. Delegowany bez możliwości powrotu. Czuję się, jakbym po prostu ocknął się ze snu. I został sam, solidarny sam ze sobą. Pani wie, że Japończycy mają bardzo mocno zakodowane, że trzeba być dzielnym. Nie wolno się poddawać. Nie wolno być ciężarem dla innych. Trzeba z pokorą przyjąć wszystkie rozstrzygnięcia, jakie życie przynosi i starać się wnieść coś pozytywnego do wspólnego życia. Mam obywatelstwo japońskie. Nigdy nie wystąpiłem o polski paszport. Moje dzieci są Polakami. Czy to nie wystarczy? Jednak nie mogę w Japonii poczuć się jak w domu. Jestem na wygnaniu. Powtórzę pańskie słowa. Stan wojenny nie może trwać wiecznie, to się kiedyś skończy. A Japonia nie jest wcale złym miejscem do życia. Do widzenia, pani. Przykro mi, że tak nam się potoczyła rozmowa. Przepraszam. Przyjdzie pani jeszcze? Przyjdę. Nie skończyła mody. The number you are trying to reach is currently unavailable. Please leave the message. Halo? Dzień dobry, mówi Ania. A widzi pan? Mieliśmy rację. Zawieszono stan wojenny. To jak prezent na nowy rok 1983. Pamięta pan? Mówiłam, że chcemy otworzyć tu polską kuchnię. Potrwa to z pół roku, zanim ruszymy z biznesem. Jeśli będzie pan jeszcze w Tokio, to zapraszamy. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Halo? Czy pani Anna z polskiej restauracji? Halo, kto mówi? Umeda. Znalazłem adres państwa strony w internecie. Polska restauracja. Z tradycjami od 1983 roku. Tak napisaliście. Tak, zgadza się. Czy chce pan zarezerwować stolik, czy zamówić na wynos? Na wynos. Zna pan menu? Polecamy schabowy z bigosem z oryginalnej polskiej kapusty kiszonej. Mamy dobrą fasolkę po bretońsku, ale też Japończycy chętnie zamawiają pierogi, placki ziemniaczane, gołąbki z grzybami. Nie, raczej nie. Raczej nie o to chodzi. Słucham. Już zapisuję zamówienie. Poproszę odę do młodości. Wystarczy kilka zwrotek.
i kilka taśm z wywiadów, jakie pani ze mną zrobiła w 82 roku. Słucham? A, pan Yoshi, nie skojarzyłam. A taśmy z naszym wywiadem, ja wszystko trzymam, muszą u mnie być. Syn kiedyś przegrał i mam gdzieś na komputerze, poszukam. Wtedy powiedziałem pani dużo o mojej młodości. Chciałbym to zebrać, gdyż... wie pani, trzeba po sobie zostawiać ślady. Chcę kogoś namówić, żeby powstała o mnie książka, a może i film. To, co pani zarejestrowała wtedy, to się przyda. Chorowałem bardzo ciężko w ostatnich latach i chcę pewne sprawy uporządkować. A co też pan mówi? Przed panem jeszcze wiele lat. A jak się miewa pańska żona? Pamiętam, że ma na imię Agnieszka. Agnieszka wspaniale. Idzie swoją drogą. Pracuje na uniwersytecie. Syn, córki, mamy jeszcze najmłodszą. Nie wiem, czy pani wie, podobnie jak mój ojciec, mnich buddyjski, ochrzciłem się, a moim ojcem chrzestnym został Wałęsa. Uwierzy pani? Nie zostałem jednak tłumaczem literatury, ale przecież tłumaczyłem Polaków na japoński, a Japończyków na polski. Tłumaczyłem ludzi, nie książki. Myślę, że ojciec byłby z pana dumny. Przepraszam. Muszę kończyć. Nie najlepiej się czuję. Proszę tylko znaleźć wywiad. Zadzwonię jeszcze. Podam telefon, zresztą nie ma problemu. Możemy się też w każdej chwili porozumieć mailem. Proszę zapisać mój adres. To jest nie do uwierzenia, jak zmienił się świat, prawda? Z góry dziękuję. Halo, panie Yoshisho, jest pan jeszcze? Tak. W krajach ludzkości jeszcze noc głucha, żywioły chęci jeszcze są w wojnie. Oto miłość ogniem zionie. Wyjdzie z zamętu świat ducha, młodość go pocznie na swoim łonie, a przyjaźń we wieczne skojarzy spojnie. Pryskają nieczułe lody i przesądy światło ćmiące. Witaj, jutrzenko swobody, zbawienia za tobą słońce. O, pani Aniu, pani nie mieszka w Polsce. Wolność bywa dość trudna. Z daleka czasem lepiej pewne rzeczy widać. Jak się jest w środku, to nie widzi się tego tak jasno. Konflikty, podziały. Ale ja się staram robić swoje. W końcu jestem też w Polsce cudzoziemcem, prawda? Więc widzę z bliska i z daleka jednocześnie. Taka opcja. Spotkajmy się. Proszę do mnie zadzwonić. Jak pani odnajdzie ten wywiad, to... Będę w Tokio jeszcze tydzień. Potem wracam. Wraca pan? No tak, do domu. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Anny Nasiłowskiej i Magdaleny Wleklik, Agent Wolności. Wystąpili Marcin Bosak i Agnieszka Warchulska. Opracowanie muzyczne Tomasza Obertyna. Realizacja akustyczna Macieja Kubery. Reżyseria Jana Warenyci.